Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest Treasure Island, oczywiście mapka, którą ogrywam z zjawiskowym. Dzisiaj niestety nie ma zjawiskowego, bo tak, ono ostatnio ma mało dostępu, mało czasu, rzadko ma dostęp do komputera, więc... Co to było? Więc, no, nie mam jak z nim nagrać, chciałbym wam pokazać, co zrobiłem. Generalnie mam cały set diamentowy, zenchantowany na 30 level. Tutaj też wszystko zenchantowane na 30 level. Znaczy oprócz tego, bo to jest z mapki akurat rzecz. Z questa. No i tutaj jest też na 30 level. Silk Touch tylko się zenchantowało. No fajnie, fajnie, super. A wędka też na 30 level. Tutaj wykopałem, nie będę wam zanudzać jakąś kopalnią, ale po prostu wykopałem w dół schodki. Tam potem na dole jest na 10 wysokości jakoś około. Spadł w dół i woda, więc no. Ta mapka ma to do siebie, że na poziomie pierwszym chodzimy, jest płaski bedrock. Nie tak jak to jest naturalnie, jest, wiecie, tak pobulane, że tak powiem. Takie różne tutaj, wyżej, niżej, ten, takie dziury, nie, z bedrocka. To ta mapka ma to do siebie, że tam jest prosto płaski teren i dużo diamentów, jest dużo diamentów, dużo surowców. Więc naprawdę jest co zbierać. Kolejną rzecz, którą zrobiłem, to jest enchanting table. On jest tam. Ej, co? Kto to postawił? Ej, nie widzę mobów. Nie widzę mobów. Zobaczcie, muszę się przelogować. Przelogować się muszę. Ej, nie, no nie. Ej, no. A tu jest czasami tak, że szkieleta nie widać. Już. A to. Dobra, spadł już. Nie wiem, kto ten banner postawił, ale może Max grał przez chwilę. Więc tutaj wybudowałem enchanting table. Niżej poszerzyłem farmę krówek o to. Także do, otwieramy Black, te Black Sales albo Black Friday, sorry. Black Friday i w ogóle sklepy. Nie, no nie otwieram tego, bo to by była masakra. Niektóre wchodzą po lianach w ogóle, to jest dziwne. Więc tu mamy dosyć dużo tych krówek. Tu te farmy chyba już widzieliście. I mamy farmę dyń, farmę trzciny. Na dole jest farma owieczek. W sumie to możemy je, że tak powiem, możemy je rozmnożyć, bo w sumie to mamy ich malutko. Też często ekspiłem nam po prostu rozmnażaniu tych mobków. Szczególnie przy krówkach. One dają dużo ekspo, bo ich jest tam po prostu pełno. No, a właśnie, tutaj jest pod... jak wam to powiedzieć... Jest ustawione, że szybciej rosną te korpsy, w sensie... kropy, w sensie, Boże... Te... No po prostu roślinność i tak dalej, wszystko szybciej się rozrasta, drzewka, saplingi, w sensie sadzonki, dynie, tutaj trzcina, liany chyba też szybciej rosną, z tego co zauważyłem. Zwierzaki chyba nie, zwierzaki z tego co widziałem to chyba nie. Dobra, dajcie mi level jeszcze, level z dzieci. I teraz sobie jeszcze rozmnożymy świnki, bo tu są na dole owieczki, a na górze są świnki. Owieczki musiałem przeprowadzać po prostu. Jest nie wiadomo jak daleka. Masakra. Świnie jedno tutaj zjawiskowe są przy farmie. Ją wziąłem, a druga była tutaj obok. A tam trzecia też była niedaleko, więc tak to wygląda. Więc tutaj mamy bardzo ładnie wszystko. Bardzo ładnie wszystko ogarnięte, myślę. Dobra, tutaj mamy oczywiście dynię. Możemy sobie zebrać. Jeszcze jedna rzecz, która jest do pokazania. Tutaj jest też takie wejście tylnie do świny. Tutaj takie, no i tak. Taki balkonik
Podoba mi się to całkiem przy tej górze. Także no spoko. Okej. Aha, no i Mobgrinder. Mobgrinder tutaj wyszedł trochę fail. I tego też nie było tutaj, mam wrażenie. Wyszedł trochę fail, bo budowałem taki jak na... Jak to się nazywa? Na Skyblocku, bo tutaj generalnie poza tymi cave'ami to są zrobione tylko z autora mapy. Ej, co? Co to jest? Skok do wody, czy co? Ej, tego tu nie było, to Max musiał pobudować. Poza tym, że tych cave'a, no nie ma tutaj cave'ów takich naturalnych, jak mi się wydaje przynajmniej. Więc uznałem, że będzie się dużo tego respić. No i to był błąd. Niestety. To był błąd, ale uznałem, że tyle rozwaliliśmy tych... ładnie to zrobił Max. Że uznałem, że tyle rozwaliliśmy z Maxem tych spawnerów, że uznałem, że to po prostu postawię parę, żeby się tutaj to respiło. No bo... No, wiecie. Tak uznałem po prostu. Trochę to jest lamerskie, ale ta mapka... Nie no. Ja myślę, że jest spoko. Trzeba będzie przerobić ten mob grinder. Trzeba się będzie tam wspiąć, żeby po prostu... Tą ekspiarkę, żeby po prostu już ściągała ich na dół. Od razu w wodzie, żeby się respili. No, więc tak to wygląda. No i one są tutaj na jednego hitka. Także tak się to tutaj prezentuje. Znaczy na jednego hitka zazwyczaj. Zależy też od mobka, bo chyba szkielet jest chyba na jednego creeper. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra. Więc to ze zmian tyle. Czy coś jeszcze mam do przekazania? Chyba nie. Szkło tu jest przepalone w ogóle. Czy ja to szkło przepalałem? Nie wiem, zostawię je tutaj. Dobra. Więc... Okej. Okay. Dobra. Nagrywam! Teraz sprawdzimy, czy creeper jeszcze jest na jedną hitka. No i... Nie, jest na jedną hitkę. Dobra, jest git. Jest git. Okej. Okay. No to chyba było na tyle ze zmian. Myślę, że kolejny odcinek już bym nagrał ze zjawiskowym, bo po prostu masakra. No, trzeba tutaj nagrywać razem, bo po prostu jest... No bo to jest mapka fabularna, nie? Aha, jeszcze jedna rzecz, to tam w tym odcinek, jak skończony został ostatnio, w tamtym miejscu, w tym bunkrze, to tam na tym statku były tylko bloki żelaza, trochę, no, dużo bloków żelaza w sumie. No i... Co to było? Książki? Które chyba wziąłem ze sobą? Jeśli to powinny być, chwila. Jeśli to powinny być... To chyba się gdzieś zestakowało, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, mniejsza. W każdym razie, no dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego króciutkiego materiału. Miałem pokazać tylko wam zmiany, więc to było na tyle. Do następnego. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli wam się odcinek właśnie oczywiście spodobał. Więc piszcie też, właśnie byłoby fajnie, jakbyście pisali wyzwania, challenge, jak to woli, albo po prostu jakiś quest dla nas, żeby na tej mapce też wykonać, gdzieś wybudować coś tam, albo, nie wiem, zabić szkieleta. Nie, no dobra, bez przesady, to jest zbyt trudne. No, napiszcie to w komentarzu, jeśli jakiś będzie fajny, to wybiorę i oczywiście się pojawił na odcinku i potem zrobimy jeszcze jakąś halę sławy. Myślę, że to jest spoko pomysł, więc tam się będą pojawiać wasze zadania i niki od razu, jeśli jakieś zadanie wykonamy. Także to było spoko, myślę, jaka interaktywna trochę seria. Kiedyś tak było na moim kanale, jakieś tam serie były na modach i to mi się bardzo podobało, wstawianie waszych komentarzy.
była taka interakcja bardzo fajna, więc no, chciałbym do tego powrócić. Więc komentujcie przede wszystkim. Do zobaczenia, cześć wam na razie, pa pa.